Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Komi, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Prawo na co dzień. Gościem programu jest Pani adwokat Katarzyna Wróbel-Koczułap. Dzień dobry. Dzisiejszy program poświęcamy hasłu, tematowi władza rodzicielska. Myślę, że każdy mniej więcej kojarzy, o co chodzi, tak? Chodzi o tą władzę, którą wykonują rodzice względem swoich własnych dzieci. To najczęściej i najzwyczajniej tak właśnie jest. Jeżeli chodzi o samą definicję władzy rodzicielskiej, to żaden z aktów prawnych, które obowiązują w Polsce, nie zawiera wprost takiej definicji tejże władzy rodzicielskiej. Tak w największym skrócie, żeby Państwu wyjaśnić, czym ta władza rodzicielska jest, no to jest ogół praw i obowiązków, którą mają rodzice w stosunku do swojego małoletniego dziecka. Tutaj, jeżeli chodzi o to, co takiego się składa na tą władzę rodzicielską, to tak jak już wspomniałam, z jednej strony mamy te prawa, z drugiej strony mamy obowiązki, więc rodzice mają prawo do wychowywania dziecka zgodnie z własnymi przekonaniami, no ale mają też obowiązek troszczyć się o to, żeby wszelkie potrzeby dziecka były zaspokajane. Mają obowiązek je wychować, przygotować je zgodnie z jego predyspozycjami do dorosłego życia, do wykonywania pracy zawodowej w tym dorosłym życiu. Mają je wspomagać w tym czasie. Cóż jeszcze? No na przykład jednym z elementów władzy rodzicielskiej, ograniczeniom, którym podlega władza rodzicielska, jeżeli tak to można określić, mamy na przykład wprost wyrażony w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Cóż jeszcze? Tak jak wspominaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, zwłaszcza tym dotyczącym ochrony wizerunku dziecka w sieci, rodzice powinni pytać, zasięgnąć opinii swojego dziecka, jeżeli dziecko już jest w stanie tą opinię wyrazić, co do wszystkich rzeczy, które tego dziecka naszego bezpośrednio dotyczą. Ja dodam, że sąd też. Sąd oczywiście również, ale nie zapominajmy o tym, że sąd co do zasady w sprawowanie tej władzy rodzicielskiej nie ingeruje, dopóki nie pojawia się jakaś przeszkoda czy jakiś problem. Jeżeli rodzice wykonują tę władzę rodzicielską zgodnie z zasadami współżycia społecznego i przede wszystkim zgodnie z dobrem dziecka, no to nie ma potrzeby, żeby sąd opiekuńczy w wykonywanie takiej władzy rodzicielskiej ingerował. Tak, no sąd oczywiście może w pewnych sytuacjach użyć swojej powagi władzy i możliwości, tak, ale o tym powiemy za chwilę, w jakich okolicznościach i co takiego sąd może zrobić. Tutaj jeszcze wracając do tych unormowań w przepisach, no to na przykład porównując nasz porządek prawny do aktów prawa międzynarodowego, na przykład Konwencji o prawach dziecka, którą też ratyfikowaliśmy, no to w takich aktach prawnych nie pojawia się stricte termin władza rodzicielska. Tam mówimy o takim terminie, który nazywa się odpowiedzialnością rodzicielską, czyli odpowiedzialnością rodzica za wychowanie dziecka i wszystkie sprawy z tym dzieckiem związane. W Polsce była dyskusja swego czasu, kiedy dyskutowano chyba w 2008 roku, jeżeli się nie mylę, nad nowelizacją Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, czy może nie należy zastąpić tutaj tego terminu władza rodzicielska tym tematem odpowiedzialność rodzicielska. No ale przy tej dyskusji pojawiły się głosy, że ta odpowiedzialność rodzicielska nie zawiera w sobie wszystkich elementów władzy rodzicielskiej, tak? Bo z jednej strony oprócz tej odpowiedzialności rodzicielskiej pojawiały się również inne propozycje tego, jak ten zespół praw i obowiązków określić. Jednakże krytycy wskazywali, że każdy proponowany termin, który miałby określać ten zbiór praw i obowiązków, w zasadzie skupiał się albo na prawach, albo na obowiązkach. No i z tego też tytułu pozostaną przy tej władzy rodzicielskiej. Tutaj też bardzo ciekawym zagadnieniem jest to, w jaki sposób ta władza rodzicielska powstaje, do kiedy trwa. No i tutaj, panie mecenasie, cóż pan może na ten temat powiedzieć naszym widzom? No, po pierwsze musimy rozróżnić między mamą a ojcem, tak? Mama uzyskuje władzę rodzicielską z chwilą urodzenia dziecięcia. No, od razu, tak? A co z ojcem? No, to jest sytuacja trochę bardziej
zróżnicowana. Jeżeli dziecko urodziło się w małżeństwie, no to ojciec, podobnie jak jego żona, zyskuje władzę rodzicielską z chwilą, gdy dziecko wyda pierwszy radosny krzyk, albo i nieradosny, na powietrze, tak, że musi wreszcie oddychać, albo niestety musi oddychać. Jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, to ojciec ma dwie możliwości, jeżeli się do tego dziecka przyznaje i chce być ojcem. Po pierwsze, może uznać dziecko, zanim się jeszcze urodziło. No to w tym momencie takiej sytuacji prawnej staje się, uzyskuje prawo rodzicielskie, podobnie jak matka z chwilą i podobnie jakby był mężem z chwilą urodzenia się dziecięcia. Natomiast jeżeli tego nie uczyni, no to jest taki akt prawny pod tytułem uznanie ojcostwa, które zwykle powinno nastąpić przed urzędnikiem stanu cywilnego przy sporządzaniu aktu metryki, aktu urodzenia dziecięcia. Ale trzeba pamiętać jeszcze o innej sytuacji. Z chwilą, gdy jeżeli ojciec i tego nie dokona, to z mocy samego prawa uzyskuje prawa, w terminie 6 staje się ojcem, ale nie zawsze uzyskuje prawa rodzicielskie, ale staje się formalnie rzecz biorąc ojcem w ciągu 6 miesięcy od chwili urodzenia dziecka. Jeżeli nie zaprzeczy ojcostwo, oczywiście, jeżeli nie będzie nic. Albo będzie mieć uznanie ojcostwa w sądzie. Albo matka wystąpi o uznanie ojcostwa na drodze sądowej, tak? No to kiedy to rodzicielstwo trwa? No oczywiście to wtedy, gdy dziecko uzyska pełnoletność. Zwykle to się dzieje, jak to dziecko ma lat 18. Rozpocznie 19 rok życia, skończy lat 18. Ale bywają sytuacje, gdy dzieje się to wcześniej. Mianowicie od 16 roku życia za zgodą sądu i już, przepraszam, nie tyle dziecko, co młoda kobieta może wyjść za mąż. No a także za zgodą sądu młody mężczyzna może się ożenić. Tylko tutaj ta zgoda sądu, bo kobieta, żeby wyjść za mąż, tak, no to między 16 a 18 rokiem życia jest potrzebna zgoda sądu, a mężczyzna tej zgody sądu będzie potrzebował, jeżeli zechce się ożenić. Także trochę później. Do ukończenia 21 roku życia, to musi wtedy wyrazić zgodę na to sąd opiekuńczy. Czyli znacznie dłużej, to co wynika z różnego dojrzewania intelektualnego kobiet i mężczyzn. Ale tak, tacy to już my ludzie jesteśmy, tak? To już wiemy, kiedy to prawa rodzicielskie rodzice nabywają. A czy mogą je stracić? Albo mieć je ograniczone? No mogą. Najprostszy przykład, jeżeli rodzic, albo oboje rodzice, w chwili, gdy dziecko się urodzi, nie są pełnoletni i nie mają, nie są za zgodą sądu w związku małżeńskim. To wtedy władza rodzicielska nie powstaje tak naprawdę. Wtedy właśnie oni, mimo urodzenia się dziecka, ich dziecka, do chwili, gdy sami nie staną się pełnoletni, albo się nie pobiorą za zgodą sądu, jak już mówiliśmy, władzy rodzicielskiej sprawować nie mogą. Wtedy opiekunami dziecka są dziadkowie, najczęściej jednak zwykle dziadkowie, rodzice mamy, tak, nieletniej dziewczyny, która jest matką. No, można powiedzieć tak, dość rzadko, ale mimo wszystko coraz częściej, nawet 12-letnie dziewczynki, a 13-letnie jeszcze częściej, stają się matkami. Więc to nie są przypadki, na razie są to przypadki w naszym kraju jednostkowe, ale bywają. No więc to nie jest tak zupełnie to, co w tej chwili mówię, na zasadzie teoretycznie. Takie rzeczywiście sytuacje mogą być. Czy można mieć ograniczone, znaczy można być pozbawionym praw rodzicielskich w innych przypadkach? Oczywiście. Można, prawda? Na przykład wtedy, gdy rodzic, no niestety zwykle są to mężczyźni, zachowują się, powiedzmy delikatnie, bardzo nieodpowiednio w stosunku do dziecka, tak? To znaczy tutaj no, nie ma co generalizować, bo też... Kobiety też mają czasami próżne pomysły, ale jednak według mojej wiedzy i doświadczenia życiowego częściej tutaj grzeszą mężczyźni w stosunku do dzieci. Tu jeszcze wracając do tych nieletnich rodziców bądź też nieletnich obywateli, którzy zapragną zawrzeć związek małżeński przed tym, kiedy prawo im zezwala na dokonanie takiej czynności, no to jeszcze musimy powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, że jeżeli takie nieletnie dzieci
że nieletnie dzieci, no nieletni nastolatkowie, tak, już, już prawdę mówiąc, tak, uzyskają zgodę sądu na zawarcie związku małżeńskiego, no to z chwilą zawarcia tegoż związku małżeńskiego władza rodzicielska ich rodziców ustaje, chociaż nie osiągnęli jeszcze tego 18 roku życia, jedno czy drugie, czy oboje. Ale w życiu różnie bywa, może być różnie, tak, no, może się okazać tak, że jednak ta decyzja o tak wczesnym zamążpójściu czy ożenieniu się była pochopna i jednak nieprzemyślana, no i cóż, będziemy mieć rozwód. Na przykład jeżeli taka nastoletnia dziewczyna, która zawarła związek małżeński przed ukończeniem na przykład 17 roku życia, a przed ukończeniem 18 już jest rozwódką, bo prawo zna i takie przypadki, sale sądowe znają i takie przypadki, to mimo tego, że taka dziewczyna nie ma już męża, jest rozwódką, ale nie ma ukończonych 18 lat, no to w tym momencie to nie jest tak, że zostaje przywrócona jej władza rodzicielska jej rodziców nad nią, ponieważ w momencie, kiedy ona zawarła związek małżeński, jej jak władza stała rodzicielska się samodzielna. Tak. To jest już samodzielne. Tak, tak, dokładnie tak. I rozwód tego nie dokładnie, cofa. Dokładnie tak. Tutaj na przykład, jeżeli chodzi o samo wykonywanie władzy rodzicielskiej, to w jakich sytuacjach sąd może tą władzę rodzicielską ograniczyć? A no na przykład w takiej sytuacji, kiedy rodzice dziecka żyją w rozłączeniu, już obojętnie wtedy, czy mieliśmy małżeństwo, które się rozpada, czy też dziecko jest owocem związku nieformalnego. Rodzice żyją w rozłączeniu i nie są w stanie porozumieć się w tych istotnych sprawach dotyczących dziecka. To jeżeli mówimy o postępowaniu rozwodowym, to jeszcze kilka lat temu przed nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, było tak, że w sytuacji, kiedy rozwodzili się małżonkowie, którzy mieli małoletnie dzieci, jeżeli nie przedstawili zgodnie podpisanego planu wychowawczego, to sąd z automatu ograniczał władzę rodzicielską jednemu z tych rodziców, najczęściej temu, z którym dziecko na stałe nie mieszkało. W tym momencie przepisy zostały znowelizowane, moim zdaniem słusznie, że nie zawsze jest tak, że samo życie w rozłączeniu i na przykład brak podpisania tego planu wychowawczego mógłby uzasadniać ograniczenie władzy rodzicielskiej temu drugiemu rodzicowi, bo nie zawsze jest tak, że samo życie w rozłączeniu determinuje to, czy ktoś jest odpowiedzialnym, czy mniej odpowiedzialnym rodzicem. W tym momencie sąd oczywiście bierze pod uwagę to zgodne postępowanie rodziców i ten podpisany plan wychowawczy, tak? Ale bierze pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych oraz bierze pod uwagę to, jakim ta osoba, z którą dziecko na stałe nie zamieszkuje, jest rodzicem, jeżeli sąd uzna, że nie ma podstaw do tego, żeby tą władzę rodzicielską w jakiś sposób ograniczać, no to taką władzę rodzicielską pozostawi, pełnię władzy rodzicielskiej pozostawi obojgu rodzicom. No ale tutaj mamy jeszcze inne możliwości, które może zastosować sąd, bo tak jak mówiłam na samym początku, dopóki dobro dziecka nie jest zagrożone, rodzice tą władzę wykonują samodzielnie, autonomicznie, tak? Ale w sytuacji, kiedy coś zaczyna dziać się nie tak, sąd może zaingerować w wykonywanie tej władzy rodzicielskiej. Tutaj sąd może na przykład tą władzę rodzicielską zawiesić, jeżeli występują jakieś przemijające przeszkody w jej wykonywaniu. Sąd może tą władzę rodzicielską ograniczyć, może władzy pozbawić, może ograniczyć władzę rodzicielską jednemu albo obojgu rodzicom. Tutaj też może wydawać określone zarządzenia co do osoby dziecka i co do wykonywania tej władzy rodzicielskiej. Tutaj panie mecenasie, jakież to mogą być zarządzenia? Co takiego sąd może zrobić? No, spektrum jest tutaj bardzo szerokie, tak? Ale sąd się w takich sytuacjach najczęściej opiera jednak na opiniach biegłych psychologów sądowych, specjalistów od takich spraw rodzinnych. I na przykład, jeżeli się okaże, że zdaniem psychologów kontakt jednego rodziców z dzieckiem może być dla tego dziecka psychicznie, bo rozmawiamy, mówię w tej chwili połączenie tylko o sprawach psychicznych, nie broń Panie Boże, nie fizycznych, bo w tym momencie w ogóle ma inna rozmowa, niebezpieczny wręcz, tak? No to w tym momencie sąd mówi,
wydaje zarządzenie pod tytułem: ten rodzic może spotykać się z dzieckiem na przykład raz na 2 tygodnie, na 4 godziny, w każdą sobotę co 2 tygodnie, ale w obecności psychologa. Albo kuratora. Albo kuratora, tak? No, co tam, jaka będzie, jakie będzie, będą wskazówki psychologów. No, jest to ewidentnie bardzo daleko idące ograniczenie praw rodzica, ale kontakt między rodzicem a dzieckiem jednak jest zachowany, ponieważ najważniejszą rzeczą, do której dążyć powinien sąd, a i rodzice też, jest zachowanie kontaktu pomiędzy obojgiem rodziców i dzieckiem, pamiętając o tym, że w zależności od tego, czy mamy dziewczynkę, czy chłopaka, w różnym wieku to dziecko potrzebuje różnych kontaktów z obojgiem rodziców. Koniecznie z obojgiem, bo tylko kontakt z obojgiem rodziców pozwoli prawidłowo ukształtować psychikę przyszłej kobiety i przyszłego mężczyzny. Tak, to jeżeli nawet chodzi o tego kuratora, to nawet nie tylko sąd może powiedzieć o tym, że okej, kontakty się będą odbywać, tak, z tym i tym rodzicem w obecności kuratora, ale sąd też może powiedzieć o tym, że w ogóle wykonywanie całej władzy rodzicielskiej podaje pod nadzór kuratora. No, bywają i takie przypadki, że bywają konflikty pomiędzy rodzicami, w które jest wciągnięte dziecko i dziecko protestuje przeciwko widzeniu się z drugim z rodziców. W tym momencie sąd też może, aby przy tych próbach kontaktu z udziałem obojga rodziców i dziecka był kurator, aby kurator obserwował i napisał w swoich uwagach i opinii, czy ten rodzic, z którym dziecko mieszka, wpływa na to dziecko tak i w obecności kuratora, aby utrudnić lub uniemożliwić rzeczywisty kontakt z drugim z rodziców. Ale chciałem jeszcze do czegoś innego nawiązać, mianowicie pani mecenas mówiła o planie wychowawczym. I to myślę, że jest, tak powiem, tak naprawdę podstawa do sprawowania przez oboje rodziców opieki nad dzieckiem, wtedy, gdy rodzice już z sobą nie mieszkają, tak? Zwykle jest ten sposób, że jeżeli rodzice rozpoczynają postępowanie rozwodowe, to sąd nakłania ich do złożenia takiego programu wychowawczego. Najczęściej to się dzieje przy pomocy zewnętrznego mediatora, który pomaga ten plan sporządzić, ale... Czasami pełnomocnicy pomagają. Czasami pełnomocnicy pomagają, a czasami sami rodzice, już wiedząc, że wspólnie żyć nie będą, chcą ułożyć, rozumiejąc, jak bardzo są potrzebni swojemu dziecku czy swoim dzieciom, ten plan. Na czym on polega? No, na tym, że w tym planie jest określone, że ten rodzic, u którego dziecko nie mieszka, znaczy najpierw jest wskazane, u kogo dziecko mieszka. To jest punkt wyjścia. Potem jest określone, jak często ten rodzic, u którego dziecko nie mieszka, z dzieckiem się spotyka. Na przykład w każdą środę od godziny 18 do 19. Też tutaj można powiedzieć, że ten plan kontaktów, tak, i to ten sposób wykonywania władzy, tak, rodzice ustalają swobodnie, mogą ustalić swobodnie, tak, wedle własnych ustaleń. To jest bardzo, bardzo szeroko, bo mamy plany wychowawcze, w których mamy tak zwaną opiekę naprzemienną, tak, czyli co do zasady każde dziecko spędza... To akurat jestem przeciw. Ja mówię, że w tym momencie, przepraszam, że w takim momencie dziecko tak naprawdę nie ma własnego konta, bo jest tydzień tutaj. Chyba, że są bardzo dobre relacje pomiędzy rodzicami. Bywa różnie, tak, że na przykład sami rodzice nie potrafią się dogadać, ale potrafią na tyle współdziałać w sprawach dotyczących dziecka, że dają radę wykonywać tą opiekę naprzemienną, więc jeżeli dziecko na tym nie ucierpi, potrafią zapewnić bezpieczeństwo dziecku, bo to jest najważniejsze, ale w mojej ocenie przy opiece naprzemiennej, czyli dziecko jest tydzień tu albo 2 tygodnie u jednego rodzica, 2 tygodnie u drugiego rodzica, mam wrażenie, że tak naprawdę dziecko jest pozbawione, to jest moja ocena subiektywna, pozbawione tego, co dziecku najbardziej jest potrzebne, stabilności. Ja bym tutaj nie była aż tak drastyczna w ocenach, ponieważ naprawdę tak, ze swojej praktyki wiem o tym, że różnie to potrafi wyglądać i ta opieka naprzemienna też różnie potrafi funkcjonować. No więc jeżeli tutaj chodzi, wracając do tego planu wychowawczego, to rodzice mogą uregulować właśnie te kontakty właśnie bardzo szeroko, tak jak wspomnieliśmy o tej opiece naprzemiennej, do kontaktów bardzo skrajnych, no bo
nikogo do tych kontaktów też nie można zmusić. Jeżeli jeden z rodziców nie będzie chciał się kontaktować... Wystarczy mu raz na 2 tygodnie, na 3 godziny. Trudno. To... Widocznie w tym momencie tak naprawdę sam ogranicza swoje prawa rodzicielskie. No, faktycznie tak po prostu jest. Ale jeżeli tak się strony umówią, to sąd nie będzie w to ingerował, jeżeli tylko uzna, że to wystarczy do prawidłowego rozwoju dziecka. Też, ale tutaj też musimy mieć na uwadze to, że na przykład czasami z uwagi na charakter wykonywanej pracy, tak, jeden z rodziców pracuje w delegacjach, czy pracuje za granicą w takim systemie, że jest kilka tygodni poza granicami, kilka tygodni w domu, to nie zawsze ten częsty kontakt osobisty będzie możliwy do zrealizowania. Wtedy mamy na przykład te kontakty telefoniczne, tak, czy elektroniczne. No, w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużą możliwość... Możemy się spotkać na ekranie. Na przykład no, oczywiście tak, to jeszcze jeżeli chodzi o to ograniczenie władzy rodzicielskiej, to podam Państwu taki ciekawy przykład z własnej praktyki, co może być dla wielu z Państwa zaskoczeniem. Otóż pewnego razu trafiła do mnie pani, która razem z mężem, normalna rodzina, nic się nie działo, żadnych problemów nie mieli, ale pewnego razu do domu przyszło wezwanie z sądu zapraszające tych Państwa na posiedzenie w przedmiocie ograniczenia tym rodzicom władzy rodzicielskiej. No i taka konsternacja, no o co chodzi? Jesteśmy małżeństwem, normalną rodziną, nie mamy żadnych problemów, nie toczy się postępowanie rozwodowe. Skąd nagle sąd rodzinny, sąd rejonowy, wydział rodzinny, wezwanie na taką rozprawę? Więc po otrzymaniu pełnomocnictwa od tej pani, badając akta w czytelni sądu, bo oczywiście pani dostała tylko z mężem wezwanie na rozprawę i nic więcej, okazało się, że państwo jako rodzina problemów swoich nie mieli większych, tak? Jak się okazało tym problemem i tym, co się wydarzyło, że ta sprawa trafiła do sądu, było to, że syn owych państwa, który chodził do szkoły podstawowej do 3 klasy, normalny chłopak, żadnych problemów w domu jako tako nie sprawiał, no ale był dzieckiem żywym, 3 klasa... Lekki ADHD, powiedzmy. Tutaj nawet nie chodziło o ADHD, tak, ale po prostu... Na przerwach w szkole praktycznie nie było miesiąca, żeby nie wdał się w bójkę z kolegami. Rodzice o tym wiedzieli, szkoła o tym informowała, więc chodzili z synem do psychologa. Pomagało, tak, ale po kilku tygodniach znowu była ta sama sytuacja. Tak, psycholog po prostu stwierdził, że chłopiec ma za mało zajęć ruchowych, tak, dokładnie tak. No, to było na początku tego roku, więc wiadomo, ze względu na pandemię wszystkie zajęcia były mocno ograniczone, więc po prostu chłopiec nie miał gdzie się wyżyć, kolokwialnie mówiąc. No i działo się to później już po powrocie do szkoły, tak. Tutaj po powrocie na niektóre zajęcia, no bo jak wiemy, nauka była w formie hybrydowej troszkę, a w niektórych szkołach i do końca roku była w formie zdalnej. Szkoła po kolejnej takiej bójce nie zadała sobie trudu, żeby poinformować o tym rodziców, tylko od razu napisała do sądu rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną małoletniego. A sąd, jeżeli dostaje od szkoły taki sygnał, to wtedy ma obowiązek wszcząć postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej rodzicom. To nie jest tak, że w ramach tego postępowania władza rodzicielska rodzicom zostanie ograniczona, tak? Tylko sąd, jeżeli dostaje taki sygnał, musi działać, musi sprawdzić, przede wszystkim przeprowadzić postępowanie dowodowe, o co tutaj chodzi. No, w tym przypadku władza rodzicielska rodzicom ograniczona nie została, bo nie było do tego żadnych przesłanek. Jedyne co, to rodzice zostali zobowiązani do uczęszczania z synem na warsztaty odpowiednie z psychologiem, co też no, ale w zasadzie wcześniej czynili. Tak, tak, tyle, że tutaj no, jeszcze sąd wysłał na troszeczkę inny zakres tych... warsztatów. Tak, a jeżeli tylko króciutko powiem o tym, kiedy sąd może pozbawić władzy rodzicielskiej. No więc wtedy, kiedy rodzic nadużywa tej władzy rodzicielskiej, kiedy na przykład znęca się nad małoletnim, nie wykonuje swoich obowiązków, na przykład jest totalny zakaz, nie ma w ogóle kontaktu, nie ma alimentacji, nie interesuje się tym dzieckiem, wtedy można złożyć wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej. No i tutaj, co ciekawe,
to, że ktoś jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie powoduje automatycznie tego, że jest... Że nie płaci alimentów. Dokładnie. Alimenty płacić trzeba dalej. Na tym kończymy ten odcinek. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Państwu ten problem bardzo z grubsza. Co to jest władza rodzicielska? Zapewniam Państwa, że moglibyśmy mówić na ten temat jeszcze długo. Gdybyście Państwo mieli do nas pytania, to albo prosimy o adres maile na adres mailowy, który się wyświetlał na pasku, albo prosimy o telefon, który także się wyświetlał. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia.